Tym razem chciałem wam zaproponować wyprawę do dość niebezpiecznego miejsca, jakim jest tunel pod dawnym dworem z XVIII wieku. Dwór już nie istnieje, jedyne zdjęcie, jakie udało mi się odnaleźć, właśnie widzicie. Tunel jest o tyle ciekawy, że według legend mógł prowadzić do kurhanu, który znajduje się w niedalekiej odległości od dawnego dworu. Kurhan, czyli mogiła ziemna, którą właśnie widzicie, podobno na początku XX wieku została zbadana i odnaleziono w niej szkielety i urny z prochami oraz ceramikę. Czy tunel rzeczywiście mógł łączyć się z kurhanem? Tego nie wiem, historycy też nie są w stanie potwierdzić tej teorii. Zanim powiem wam więcej o historii tunelu, to zapraszam was do środka. Jesteśmy w środku. Od razu na wejściu nam się rzuciła w oczy taka futryna. Oryginał. Wyjmiemy rękawiczki z torby. W dużej torbie to są. Mamy taką futrynę. Tutaj trochę śmieci ludzie znoszą. Ale... I tu jest wyjście jedno. Słuchaj. Wiesz? Zobacz. Wiesz? Tutaj się wydaje w miarę takie... Weź coś mów, bo ludzie pomyślą, że ja gadam sam do siebie. Co? Powiedz coś, hello. Cześć widzowie. Tak, cześć. Wstydzisz się. Duża, to jest, wiesz co to było? Nie wiem. Tutaj przechowywali prawdopodobnie wszystkie takie rzeczy, które musiały być w chłodzie. Być może była też winnica, ale ja bym bardziej stawiał na jakieś takie spiżarnie po prostu. Tak mi się wydaje. Ale wysoki ten strop jest, to jest ze 4 metry. Ciekawe jak w górę wyglądał, tam nad ziemią. Tak. Nad ziemią? Wiesz co, poszukam zdjęć. Nie obiecuję, że znajdę, ale spróbuję dla widzów coś znaleźć, może z tamtych czasów. Zawiasy się zachowały, zobacz. W bardzo dobrym stanie. Dobra, tutaj ktoś trochę śmieci wniósł. Widać, że się pozbywali. Tutaj mamy kolejny. Z takim gwoździem wybitym futrynę, kolejną futrynę drewnianą. I słuchajcie, gwóźdź. Zajebisty, duży. Zardzewiały. Taki bruk. I słuchajcie, główny cel tej naszej wyprawy to jest na końcu tej piwnicy właśnie. Tu jest kolejne wejście. A, to jest te strome. To jest te strome wejście. Ono jest... Wiesz co, zjechałbym na tyłku, tutaj na te liście, tak. No, miękko by się. O, ale to jednak ryzykowne trochę. Wiesz, jakby się ten strop obsunął. Dobra, nie zakładajmy jakichś najgorszych scenariuszy. Słuchajcie, jest wejście. Myślałem, że będzie mniejsze. Tak, bo to jest w ogóle, to jest jakiś, nie wiem, wapień, nie wapień, ja się nie znam na tym. Ale to jest skała, to jest lita skała normalnie. Słuchajcie, to jest... Ale krucha. Nie no, widać, zobacz. Ja tutaj widzę już. Spójrzcie na to. To jest w ogóle lekkie. Zobaczcie, takiego klocka mam w ręku. I on waży co najwyżej, nie wiem, pół kilo, a normalnie by ważył o wiele więcej. To jest bardzo kruche, więc tutaj trzeba cholernie uważać. Słuchajcie, tu jest w ogóle jakaś beczka stara. Dobra, tam trzeba się wczołgać. Tam trzeba się wczołgać. No i tu tylko co najwyżej mocno się ubrudzić, ale wyjście jest dość duże, więc nie jest najgorzej. Dobra, słuchaj, to trzymaj kamerę. Ja tam wejdę, podasz mi kamerę i podasz mi plecak, bo widzę, że tutaj na spokojnie zmieszczę się chyba z plecakiem. Beczka chyba. Czekaj, bo trochę się zaklopsowałem. Okej. Dobra. Podasz mi? Okej.
Słuchajcie, jest. Co? W plecaku jest latarka w komorze tej średniej. I od razu możesz mi plecak podać. To byś mi wyjęła tylko saperkę, bo muszę mieć w razie czego coś podkopać. Rzuć mi ją. O kurde, dobra. Spoko, tylko wiesz co, ja ci futerał to oddam. Czekaj, nie mam gdzie kamery postawić. Futerał ci odrzucę, dobra? Trzymaj. Rzuć mi. Dobra. Dobra, będziemy się słyszeć, nie? Bo tutaj ten tunel ma nie wiem ile metrów, ale jak krzykniesz to na pewno się usłyszymy, wiesz? Dobra, saperka jest. To ja lecę. Słyszymy się jak coś, okej? Dobra. Słuchajcie, w takie miejsca nigdy samemu. To jest wysoce nierozsądne, żeby wchodzić. Tak, tak, uważam. Żeby wchodzić do takich miejsc samemu, ponieważ nie trudno się domyśleć, ale gdyby coś się stało, gdyby się coś obsunęło, no to mamy problem wtedy i nikt nam nie pomoże. Tutaj nie ma zasięgu telefonu. Tutaj w ogóle mamy, spójrzcie, kamienne podmurówki, tutaj tak samo. Tutaj to cegła jest w ogóle. Słuchajcie, to jest cegła. A tutaj już taka lita skała. I masa napisów. Tutaj data jest 08.07.18. Podejrzewam 2018. Szukamy też napisu dużo starszego, oryginalnego. Niezrobionego ostatnio. Tylko jakieś 200 lat temu. Powinien gdzieś być. Spójrzcie na to, to są wszystko... To są wszystko korzenie. A w ogóle, wiecie co? To jest sadza. Prawdopodobnie wypalano tutaj... nie wiem, co tu wypalano. Jakieś opony, kable, nie wiem. Ktoś się tutaj zapuścił i robił takie rzeczy. I tak naprawdę ona nie jest oryginalnie czarna, tylko jest taka. Spójrzcie, jaki to jest miękki materiał. Masakra, że to się w ogóle wszystko trzyma. Kupię. Spójrzcie, nie wiem czy będzie widać, ale on się ciągnie tam jeszcze kawał do przodu. Dobre 20-30 metrów, nie wiem co jest dalej. Tu jest jeden z wylotów. Nie wiem czy to wentylacyjne, czy coś w tym stylu. Spróbuję tu podejść. Ale on jest zasypany. On jest totalnie zasypany. Pełno korzeni, słuchajcie. W ogóle przez to, nie, gdyby to była skała, nie byłoby tych korzeni. To jest właśnie takie dziwne, jakieś wapienne. Ja to odszukam i podam wam w informacjach, z czego to jest zbudowane tutaj geologicznie. Ale przechodzą, widzicie, korzenie przez sufit. Dobra, tutaj trzeba uważać pod nogi, bo mogą być też stare rzeczy. Mogą być starsze rzeczy. Tu jest wysoko. I podmurówka z kamienia. Tak. To jest kamień. Częściowo tak, częściowo tak. Ciekawy twór ten tunel. Słuchajcie. Tutaj jest fajnie, można się wyprostować w pełni. Są kamyczki. Ale zobaczcie, to jest... Wszystko mizerna robota. Dobra. Dobrze, że w ogóle jest ta obmurówka, podmurówka, bo chociaż tutaj się już zawala. Jakbym to mocniej uderzył, słuchajcie, to wszystko leci w dół. Więc tutaj naprawdę ostrożnie. Szukam tych napisów. Ale to nie jest to. Jak tam? Słyszysz mnie? Okej. Okay. Czyli kontakt mamy. Nie trzeba nawet krótkofalówek. Słuchajcie, tu jest jak gdyby druga część.
Tu jest łuk sklepienia i tutaj wygląda tak trochę solidniej. Jakby ta część była ceglana, tutaj w ogóle podmurówka. Z lewej nadal ten sam. I zobaczcie, tutaj jest coś ciekawego. Troszeczkę starszego. Spójrzcie na to. Więc tak. Puszka, prawdopodobnie po jedzenie. Ja podejrzewam, że to mogą być czasy nawet II wojny światowej, chociaż mogę się mylić, bo skorodowanie takiej puszki to prosta sprawa, ale po tym czajniku chociażby. Spójrzcie, no on ma swoje lata. To nie jest nowa rzecz. I tu jest taka jakby misa, ale słuchajcie, to waży. To jest cholernie ciężkie. Takie naczynie stalowe. Bardzo ciężkie. To waży z 5 kg, słuchajcie, takie coś niedużego. Tutaj co mamy? O kurde. Część czajniczka. Tylko gdzie to było? Prawdopodobnie z tej strony. Jasne. Dobra, mamy skompletowany czajnik przynajmniej. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze tutaj popatrzę, patrzcie. Zamek. Mamy zamek. Dobra, ja będę to tutaj składować w jednym miejscu. Moneta. Dobrze widzę. Tak. Kurde. Który tu rok? Nie wiem, czy zobaczę. 79. Perelówka jakaś. Perelówka. Kolejne puszki. Część od durszlaka. Fajne. Fajne, fajne. Dobra, zbieramy to w jedno miejsce. Co to? Nie wiem, co to jest. Jest butelka. Taka dość nietypowa. Ale to nie jest po lekach chyba. Nie wiem, po czym to mogło być. Patrzcie, to jest jeszcze jakby zapieczętowane. Dobra, stawiamy. Co my tu jeszcze mamy? Słoiczki. To. Słuchajcie. To mnie trochę niepokoi. To nie jest to, co myślę. Nie wiem, czy wiecie, o czym myślę. Ale faktycznie wygląda trochę jak mina. Ale to nie jest raczej mina. Tak czy owak, ja tutaj nie chcę zostać pod tą ziemią. Bo stare niewybuchy też mogą być, ale to nie, to raczej... Jeżeli ktoś by wiedział, co to może być, zrobię nawet zbliżenie. Już ciężko będzie zgadnąć. To prośba o jakieś info. W komentarzach. Napisów nie widać. To jest? To jest kość? No tak. Słuchajcie, co jest? Wygląda jak kawałek kostki jakiejś, zwierzaka jakiegoś pewnie. Zobaczcie, w ogóle tu jest pełno takich jakby nawiertów. Ale nie wiem, czy to robiły. Czy to ludzka ręka robiła, czy... Tak, wygląda jakby ktoś tutaj nawiercał te ściany w jakimś celu. Chyba, że to zwierzęta jakieś, ale ja tu nie widzę żadnych. Tam coś leży. Kolejne sklepienie, tym razem niższe. Zdecydowanie. Kurde, wiecie co? Teraz jest w modzie ten serial The Last of Us. Czy wam tego, to czegoś nie przypomina? W ogóle świetna ta roślinka. Porasta sobie w ogóle tutaj. Te ściany, patrzcie, tu jest więcej tego. Ale to chyba nie jest grzyb. Raczej. Mamy tak. Mamy buta. Chyba niezbyt ciekawego. Tutaj mamy jakąś metalową rurę. Nie odgadniemy raczej, co to. Kolejną kość. Nawet jakiegoś ślimaka. Dobra, to już. Puszka. Pełno kostek. Tak, tutaj jakieś zwierzaki dokonywały swojego żywota. Jest czaszka, słuchajcie. Jest czaszka i spójrzcie, te kostki wszystkie to są tego zwierzaka.
Tu jest jakaś część łopatka. I tu mamy kolejną butelkę po jakimś napoju. To kurde wygląda faktycznie jak mniej więcej z okresu II wojny światowej. No i jest, nie wiem, lis, pies, coś raczej niedużego. I kolejna butla. Ja tutaj od razu oglądam ściany. Zobaczcie, kolejny otwór. Nie wiem, czy to jest ludzką ręką robione, czy... Patrzcie, tutaj jest taka wnęka w ogóle. Przypomina katakomby, ale... Ciekawe, po co ją wydrążyli. Tu jest, słuchajcie, wyryte coś tak dość mocno. 1878. Jedna z historii tego tunelu mówi, że tunel mógł służyć jako kryjówka dla okolicznej ludności przed najazdami Tatarów i Szwedów podczas potopu szwedzkiego. Stąd ściany zostały wzmocnione kamieniami i cegłami. W późniejszym okresie, podczas insurekcji kościuszkowskiej, mogli się tu skrywać powstańcy, a nawet sam Kościuszko. Tunel wtedy służył jako szpital dla rannych powstańców. Ewidentnie widać, tutaj jest jakiś napis. Nie wiem, czy mi się uda to odczytać. Raczej nie. Dobra, zrobię zdjęcie później i na spokojnie sobie obejrzę. Tutaj mamy tak, odnogę w lewo i jeszcze drogę prosto. Zajrzyjmy tutaj w lewo. Tylko powiem może Luizie, że idę dalej i wezmę przy okazji baterię. Dobra, słuchajcie, musiałem pójść po plecak. Te 20-30 metrów przeszedłem w tamtą stronę i mam sporą zadyszkę, ale to nie dlatego, że mam złą formę, tylko prawdopodobnie nie ma tu za dużo tlenu. Znaczy, jest go tyle, żeby spędzić tutaj dość czasu, ale trzeba uważać, słuchajcie. Dobra, zobaczmy, co jest na końcu. Tylko tutaj już ostrożnie. Zobaczcie, co się dzieje na górze. Nie wiem, czy to widać. Wow, tam się ciągnie jeszcze prosto. O kurde. Chwilę odpocząć. Muszę chwilę odpocząć. Kolejne kostki. Zwierząt. Dobra. Trochę tlenu złapałem. Tam jest... Kurde, tutaj jest jakaś starsza część w ogóle. Spójrzcie na to. Zobaczcie. Ta jest cała w kamieniu. Calusieńka. I to zobaczcie, jak grubo. Tu jest kolejny kamień. To jest naprawdę... Wbrew pozorom solidna konstrukcja. Tylko strasznie się obsypało, zobaczcie. Prawdopodobnie to woda nanosi... Tymi luftami. Tu kolejny jest. Więc ten korytarz mógł mieć spokojnie 3-4 metry wysokości, tak jak miał to tamten na początku. Tylko po prostu to się cały czas ten gliniany taki muł razem z wodą tutaj się wsypuje, wiecie. Słuchajcie, tu jest cholernie nisko. A, dobra, spróbuję, bo... Mam plecak, teraz jest mi ciężej, ale damy radę. Czego się nie robi dla urbexu. Patrzcie, to jest jakiś element, możliwe, że tu lampa była. Lampa albo coś innego. Ale prawdopodobnie mogła wisieć jakaś lampa, jakieś światło.
Dobra, tu są śmieci. Słuchajcie, tam już jest tak napłynęło tego mułu, że słuchajcie, tu już dalej nie pójdę. Już tyle plecakiem, o. Jeszcze tam zobaczę. Już tyle plecakiem, o. Co tam jest? Wyjście. Tam jest wyjście. No i niestety to wszystko, słuchajcie, tutaj z wodą wpływa. Tak. Wszystko tutaj spłynęło, ten cały muł, szlam. W ogóle jest tutaj ciekawy zapach grzybni. Nad nami jest taki nieduży lasek, więc może normalnie tutaj rosną grzyby. Poczuć taką grzybnią. Dobra. O, współczesne. Wiesz, że mi tylko światło nie wysiądzie. Bo ono tak potrafi. Dobra, tu jest trochę wyżej. Jakoś się przykucam. Dobra, idziemy do tego rozwidlenia w lewo. To znaczy prosto to było. Kurde. Długie te korytarze. Nie spodziewałem się, że będą aż tak długie. Już cały jestem mokry, kurde. A dobra, trochę gimnastyki nie zaszkodzi. Dobra, to przechodzimy dalej. Ostrożnie, nie uderzyć głową. Okej. O, to już prawie niewiele mi brakuje, żeby się wyprostować. Okej, tutaj w lewo. W lewo. Prawdopodobnie ostatnia część. Chwila oddechu. Sorry. Sorry, ale naprawdę tu nie chodzi. Tu wcale nie chodzi o to, że tutaj jest jakaś straszna gimnastyka. Tylko po prostu wydaje mi się, że mało tlenu może być. Latarka. I lecimy dalej. Dobra. Chodźcie. Ostatnia część. Ostatnia część. Też jest dosyć niska. Patrzcie. I jeszcze taki śliczny garnuszek, rondelek. Fajny. Niestety dziurawy. Próbuję się odszukać jakiś dat, ale patrzcie, tu jest wino, marki chyba wino, ale roku nie zobaczę. No i tam jest mocno obsypane. Tam jest... Słuchajcie, tam jest jakby dalsza część jeszcze. Czekajcie chwilę. Dalsza część, ale... Chyba ślepa, tak. Wygląda na to, że tam się już urywa. No tu już jest ostre czołganie, słuchajcie. O kurde. Co tutaj jest? Tam coś leży, ale... Do metalowego. Dobra. Słuchajcie, mam nadzieję,
że ten krótki, aczkolwiek treściwy materiał przypadł wam do gustu i warto było tutaj się wczołgać. Ja już powoli wychodzę, zdjęcia porobione. Za chwilę je pewnie zobaczycie. I słuchajcie, trzeba wyjść bezpiecznie, a później zmontować film dla was. Dobra, to ja się żegnam. Do zobaczenia i do następnego.